Cześć kochani, witajcie w naszym nowym odcinku. Dziś będziemy rozwiązywać test wiedzy o Polsce. Będziemy mieli 21 pytań i jedną motywacyjną cebulę. Kto z nas przegra, ten będzie musiał zjeść ją przynajmniej w połowie. Zakładam, że przegram, więc ustawiam sobie trochę to pod siebie. Cebula jest duża, nie ma co przedłużać. Zaczynamy nasz test wiedzy o Polsce. W którym roku po raz pierwszy reprezentanci Polski wystąpili na Eurowizji? A. 89, B. 94 i C. 2000 rok. Oczywiście nie powinniśmy ze sobą tego konsultować, ale wydaje mi się, że 2000 to już jest za późno. Tak. A. 89 zdecydowanie za wcześnie. Zdecydowanie za wcześnie, więc zostaje nam jedno. Jednostko, więc... Ale sekret, ale tak, nie wiesz co to? Nie. Nie możemy się nie, no dobra. No, jawnie mówimy... Że jest to... B? Tak, odpowiedź 94. B. 94. Dałem informację właśnie, że to jest prawidłowa odpowiedź. Yes. Które województwo ma najwięcej mieszkańców? A. Mazowieckie, B. Śląskie. No właśnie, teraz pytanie, co my zakładamy? Czy ludzie jakby zameldowani w Warszawie? Wiesz, i tak dalej. Nie ma co kombinować. Każdy z nas zaznacza z nas swoją odpowiedź. Okej, okay, to... Ja zaznaczę może jednak odpowiedź. Jaka? Czyli województwo śląskie. Czy to jest poprawna odpowiedź? A więc jednak Warszawa. To kończ przysłowie, gdzie bogactwo jest, tam jest i łajdactwo, knajactwo lub pazerność. No, wydaje mi się, że... Nie wiem, czy nie jest knajactwo. Łajdactwo się rymuje. Tak, rymuje. Dlatego ja zaznaczam odpowiedź A. Ja nie chcę cały czas zaznaczyć tych samych odpowiedzi, co ty. No ale cóż, może kiedyś tak, może właśnie kiedyś dojdzie do tego, że jednak będę chciała zaznaczyć co innego, więc A, łajdactwo. Tak, tak samo. Zobaczmy. Nigdy nie wiemy, kiedy ten moment przyjdzie, kobiety często zmieniają zdanie, więc może niedługo nadejdzie. No właśnie. Na początku się zgadzają, udają takie zgodne z facetami, a później... Dobra, czy to jest dobra odpowiedź? Łajdactwo. Nasz kamerzysta to się łajdaczy po nocach. Proszę to wmontować. Czy to oznacza, że jest bogaty? Jak tradycyjnie nazywa się polskie oddziały piechoty górskiej w charakterystycznych okryciach głowy i pelerynach? A. Górska piechota, B. Strzelcy podhalańscy, C. Strzelcy wyborowi. Proszę o zaznaczenie odpowiedzi B. Można pomyśleć, że górska piechota jest zbyt oczywistym wyborem, ale dobra, żeby było inaczej, to skoro i tak w sumie nie wiem, to powiem, że A. Górska piechota. No i cóż, zaryzykuję. Czy to prawda, czy to fałsz? Rewolucyjne dzieło Mikołaja Kopernika o obrotach ciał niebieskich do 1835 roku, czyli przez blisko 300 lat od opublikowania, figurowało w indeksie ksiąg zakazanych przez Watykan. Mam wrażenie, że to prawda. Ja też takie mam wrażenie. Jedyne, na czym możemy się to złapać, wydaje mi się oboje, to te 300 lat i rok. No bo to, że to było w indeksie ksiąg zakazanych przez Watykan, to jasne. Tylko jak długo? Zaznaczę fałsz. Odpowiedź B. W porządku. To ja już powiedziałam w sumie. Niech będzie prawda. Kamień z serca, bo już myślałam, że się przybliżam do zjedzenia cebuli, ale na szczęście. Jak nazywa się poranny program Radia Z prowadzony przez Marka Starybrata i Jarka Budnika? Poranna kawa, poranek z Radiem Z, dzień dobry bardzo. Ja bym powiedziała odpowiedź C. Ja również skłaniałbym się ku odpowiedzi C. Tym razem nie uniosę się dumą, nie wybiorę innej, bo liczę na to, że jest to jedyna słuszna odpowiedź. Oboje zaznaczamy odpowiedź C. Jest, dobrze. Jaki jest największy nominał euro? 1000 euro, 500 euro, 200 euro. Wiesz, nigdy nie mieliśmy takich pieniędzy. No niestety, faktycznie. A pamiętasz, jak wtedy na kremówkach ściągnąłem te 2 euro? Nie, wydaje mi się, że największym nominałem jest bez wątpienia... 500? 500 euro.
czyli odpowiedź B. Dokończ przysłowie. Na to się dziewczyny rodziły, żeby A. chłopców lubiły, B. chłopców kusiły, C. chłopców zwodziły. Mocne, mocne. Bardzo ciekawe pytanie. Tu z ręką na sercu ja mówię, że pierwszy raz słyszę powiedzenie. Mi się coś kojarzy, chciałabym zaznaczyć takie, które uważam sama za słuszne. Aha, okej. No cóż, chłopców lubiły, niekoniecznie. Bez przesady. Bez przesady. Chłopców można co najwyżej zwodzić. No, zwodziły to jest dobre, dobre stwierdzenie. Jak myślisz? Ja osobiście skłaniam się, by chłopców kusiły. Kusiły. Z tego powodu, że może myślę trochę przyziemnie, ale to jest takie powiedzenie raczej, że takie troszkę wytłumaczenie, że... No to czy tym razem znowu się będziemy różnić? Być może, niech będzie, chociaż też mi się to pasuje, to kusiły, ale zwodziły jest takie ciekawsze, więc dla mnie jest ciekawsze, więc ja wybiorę tę odpowiedź. Cała Paulina. Ja zaznaczam B, Paulina C i czekamy na odpowiedź. Ile medali zdobył w indywidualnych mistrzostwach świata Tomasz Golob? A. 1 złoty, 1 srebrny, 1 brązowy, B. 1 srebrny i 4 brązowe, C. 2 złote i 2 srebrne. Kim był Tomasz Golob? Wiesz coś o nim? Niestety nie. Ja właśnie też nieco skłania mnie ku jednej rzeczy. Był kierowcą żużlowym. To i tak nic mi nie dało, nie mam pojęcia ile medali zdobył. Myślę, że tu będziemy nieźle strzelać. Panie Tomku, jeśli pan to ogląda, to ja panu życzę wszystkiego najlepszego, dlatego celuję w C. Skoro o panu tu mowa, to zapewne były to 2 złote i 2 srebrne medale. No dobrze, to ja, żeby było inaczej, zaznaczę odpowiedź A. Kurczę. Na których igrzyskach olimpijskich Władysław Komar zdobył złoty medal w chnięciu kulą? A. Moskwa 80 rok, B. Monachium 72 lub C. Tokio 64. Strzelamy. A. Czyli strzelasz Moskwa 80 rok, Monachium 72, to mój typ. Masz szansę, Paulina, tylko zremisować ze mną. A co to oznacza, ten remis ewentualny? Będziemy na ten temat myśleć, ale to oznacza raczej tylko tyle, że zjemy wspólnie. Ile ludności liczyło w zeszłym roku województwo lubuskie? A. 5 420 978, B. 9 700 543, C. 1 800 000. Czyli mamy koło 9, 5 i miliona. Jak zwykle. Gdzie leży województwo lubuskie? Lubelskie, lubuskie? Lubuskie. Lubuskie. To jest Polska. Tu, z prawej. Zakładając, że mamy około 40 milionów mieszkańców. Kalkulator. Poproszę o zaznaczenie, jeśli chodzi o mnie, o odpowiedzi C. Chwilka, bo to jest dla mnie bardzo ważne pytanie i bardzo ważna chwila. Chwila właśnie w całym tym odcinku, więc. Nie sugeruj się moją odpowiedzią. Tak, nie, właśnie nie chcę się sugerować też przy okazji poziom, chociaż powinnam, bo czasami naprawdę chciałam inaczej niż on i to był mój błąd. Dobra, okej, to ja zaznaczam odpowiedź A. Gdybym był Hubertem Urbańskim, pewnie bym coś zaczął gadać o tym, a mimo że nawet totalnie nie byłem nigdy w województwie lubuskim prawdopodobnie, to że jest to nisko zagęszczony rejon, raczej wydaje mi się, że to rejon rolniczy, mogę się mylić. Stąd moja odpowiedź, na przykład milion. Ale teraz mogę już totalnie mętlik głowie zrobić. Co wcale nie było tym, co chciałem. Ale dobra, zrobię to tylko dlatego, że... To jest twoja jedyna szansa. Jedyna moja szansa, no. Może, a no już nie wiem, co ci się stanie i będzie to dobra odpowiedź. Okej, niech będzie odpowiedź A. Bardzo pani dziękuję za bardzo uczciwą rywalizację. Super. O Boże, co mi to dla mnie? Chyba jednak lubię cebulę. Biorąc pod uwagę
naszą punktację. Jesteśmy prawdziwymi Polakami, cebulakami. Dziękujemy, że zostaliście z nami do końca. Dzisiaj tak trochę luźniej, trochę bardziej rodzinnie, lecz wciąż w takiej małej rywalizacji. Żegnamy się z wami. Mówiła dla was piękna Paulina Soboń. Piękna Paulina Soboń. Ej, już od tej cebuli słabo mi się robi. I przystojny Przemek Burkacki. Przemek Burkacki. Dzięki, do zobaczenia.